Jak tam idzie remont? Remont bardzo dobrze, chociaż słuchaj, z racji pandemii wszystko się oczywiście przesuwa, więc wszystko, słuchaj, teraz pewnie wiesz o tym, bo każdy też się tak wypowiada, że wszystko teraz się dzieje wokół koronawirusa, więc u nas tak samo się wszystko dzieje wokół tego, co przed chwilą ci powiedziałem, że z dnia na dzień też się różne sytuacje wydarzają i oczywiście obsuwy, jak to podczas remontu jakieś tam są, no bo coś tam nie może dojechać, no bo się przesuwa termin dostawy, bo coś tam, więc tak wiesz, walczymy. Walczymy, ale jest dobrze. Mam świetną ekipę, która mi tutaj naprawdę bardzo pomaga w tym, żebym się nie musiał denerwować i żebym nie musiał sobie włosów z głowy wyrywać, więc jestem na razie spokojny. A kiedy realny czas wprowadzki? Wiesz co, właśnie nie chcę też zakładać tego, bo planowaliśmy już bardzo różne terminy. No, powiedzmy, jak widzisz, no, ostatnio kilka dni temu kolejna jakaś tam, jakiś tak zwany fuck up wyskoczył w trakcie jakby tutaj remontu i no i musimy po prostu powalczyć. Wiesz co, no to różnie, różne rzeczy wychodzą jakby w trakcie, wiesz, remontu. Wiadomo, jak się kupuje mieszkanie deweloperskie, no to różne sytuacje się dzieją. W trakcie po prostu wychodzą. No dobra, a co z waszą aktualną posiadłością? Idzie pod młotek? Że co, że mam zburzyć to? Nie no, pod nie, młotek, no coś, wiesz, ty pod młotek licytacyjny. Wiesz co, zobaczymy. Myślę, że zobaczymy. To też, no zobaczymy. Na razie mieszkamy właśnie, to jest, wiesz, to jest tak, że na razie mamy gdzie mieszkać i jest nam tam bardzo dobrze. I zobaczymy, co dalej z tym. Czyli chyba chcą sprzedać. Może tak, a może nie. Wiesz, różnie to jest w dzisiejszych czasach. Ale ogólnie na czarną godzinę jakiś kapitał jest. Dokładnie tak. Czyli jak będzie wielka bieda, to wtedy to sprzedacie. Albo wrócimy.